Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Twój jednoślad zanim zepsujesz. Wybaczcie z góry za to, że jest mało filmów, ale no, jest mnóstwo pracy i po prostu no, nie ma czasu na kręcenie filmów, a dzisiaj mam taki ciekawy przypadek, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o silniki dwusuwowe. Mamy tu dzisiaj taki skuter, już nie pamiętam jak się to nazywa, ale w każdym razie dwusuwowy z silnikiem 1PE49 QMB. QMP, tak ma być. Dobra, jaki jest problem tutaj? Silnik jedzie, za chwilę staje i koniec. No, powiem tak, robiliśmy tu remont silnika w tym silniku, że to tak nazwę. Silnik był kompletnie zatarty. No, ale zatarcie polegało na tym, że brakło chyba komuś oleju. I widzę, że problem się powtarza, ponieważ... Problem jest z kontrolką poziomu oleju. Nie świeci. Zbiornik mamy pusty, tego tutaj nie widać, ale ja Wam zaraz pokażę, jak to można sprawdzić. Czy kontrolka działa. W skuterach włoskich, nie wiem, czy jeśli ktoś z Was miał skuter włoski, to wiecie, że po przekręceniu kluczyka ze stacyjki na sekundę czy dwie zapala się kontrolka oleju w celu sprawdzenia żarówki, że ta żarówka działa, że system kontroli jest ok. Po to, żeby, tak jak mówię, żeby wiedzieć, że ta żarówka na pewno jest sprawna. Tutaj no też nie wiadomo, czy żarówka jest sprawna, czy niesprawna. Jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Wystarczy znaleźć kostkę, taką dwupinową, która idzie od zbiornika poziomu oleju do dozownika oleju. To jest bardzo proste urządzenie, ponieważ na dole są takie styki, które zwierają, ten pływak zwiera, ja to potem wymontuję, Wam to pokażę. Pływak zwiera takie dwa styki, no i zamyka się obwód, włącza się dioda. Jak teraz sobie tutaj zewrzemy na żywca, że tak powiem, bo tak to w sumie działa, to zobaczycie, że kontrolka oleju świeci. Zobaczcie, ja tutaj tak pulsacyjnie to Wam pokażę, o, widzicie, świeci kontrolka oleju. Znaczy, że odpowiedzialnym za nieprawidłowe działanie tej kontrolki jest czujnik poziomu oleju. My ten czujnik wymienimy, wyciągniemy, zobaczymy, jak on jest zbudowany, pokażę Wam to. Silnik odpala oczywiście, ale po jakimś czasie już zaczyna dzwonić, więc go wyłączam, żeby on się po prostu nie zatarł. Dobra, ja ten czujnik zdemontuję, bo żeby go zdemontować, muszę rozebrać tutaj cały ten tył i ten plastik, żeby Wam pokazać, jak to wygląda i jak to działa. Jak widzicie, zdemontowałem już cały czujnik poziomu oleju do dozownika oleju w dwusuwie oczywiście. Na pewno zastanawiacie się, jak działa taki czujnik poziomu oleju. Sprawa jest prosta. No, czasem jak w przypadku tego jest źle sklejony fabrycznie, można go sobie otworzyć. Zobaczcie, tutaj chodzi taka tuleja. Zaraz Wam wytłumaczę, do czego ta tuleja jest i co ona zawiera. Otwieramy sobie. Jak widzimy, to jest taka szklana bańka w środku. Tylko co to może być, prawda? No, niektóre są, jeszcze starsze modele są zmontowane w ten sposób, że mają na tym pływaczku taki metalowy o-ring, a tu są dwa styki wystające i w momencie dotykania obwód się zamyka, włącza się kontrolka. Tutaj jest to zrobione inaczej, jest to bardziej bezpieczne, tak zwany beziskrowy, że tak powiem, ja tak nazwę to po swoim, beziskrowy system włączania, prawda? Wiecie co, pracujemy w oparach, wiadomo, że olej się nie zapali, ale jest to na pewno bezpieczniejsze, niżeli takie gołe styki, które mogą zaiskrzyć, coś tam może się jakiś opar zebrać, chociaż nie powinno, bo żeby olej zapalić, trzeba jakąś temperaturę mieć odpowiednią, żeby zapalić ten olej. Co to jest? Moi drodzy, to jest kontrakton, jak to dobrze nazwałem, kontraktron czy kontrakton. To jest taki wyłącznik magnetyczny, gdzie jeśli zbliżymy do niego magnes, on swój obwód zamyka. To słychać, jak się do niego przyłoży magnes, on sobie tak pyka, tak ting, ting, jest zamknięty w takiej bańce, są takie dwa styki, które po prostu się zwierają fizycznie po zbliżeniu magnesu do siebie. Jak to sprawdzić? To jest bardzo proste. Trzeba mieć po prostu miernik z pomiarem obwodu, ciągłości obwodu, no i oczywiście
z takim sygnałem dźwiękowym, ja to tutaj postawię, zademonstruję. Już to na pewno kiedyś widzieliście w innym moim filmie. Jak zwieramy obwód, piszczy nam miernik, to znaczy, że coś tam się dzieje, coś przewodzi. No i oczywiście wkładamy te dwa styki do wtyczki. Tak, na żywca możemy podpiąć. O, tak, oczywiście nie przewodzi. Spróbujemy zbliżyć do tego ten magnes tutaj, to powinien być magnes. O, w pewnym momencie coś się dzieje, ale ja podejrzewam, że zauważcie, że ten magnes jest z jednej strony i on dopiero w tym momencie bierze. Ja podejrzewam, że ktoś tutaj coś już kiedyś robił. Tak coś podejrzewam, moi drodzy, bo ten czujnik w sumie jest fizycznie sprawny, jeśli chodzi o ten kontrakton. O, zobaczcie. Jeśli mamy rezerwę, ona powinna trzymać do końca, prawda? A nie, że jak upadnie do zera, to już wyłącza. Spróbujemy odwrócić ten magnes. Ten pływak ogólnie, bo to pływak jest. Zobaczcie. Wybaczcie, ja dzisiaj telefonem nagrywam, moi drodzy. Więc, kurde, może być to jakieś niewyraźne. O, w ogóle nie działa. Jakieś tu jaja się z tym robią, więc... O. Chyba tu jakiś styk nam coś psuje. Ja to spróbuję tutaj rozebrać i sprawdzić. Może to gdzieś się tam przesunęło i nie chce nam to działać. W którym miejscu my to mamy? Tutaj. Na końcu. Może jakiś styk nam tutaj robi jakieś zwarcie do masy albo do tego i chociaż nie do końca. Podejrzewam, że ten magnes jest chyba za słaby. O, nie działa w ogóle. Podnieśmy trochę. O, teraz działa. Tak jak było za mocno wciśnięte, zobaczcie. O, fabryka tu się nie popisała, moi drodzy. Także jak widzicie, on jest dobry, tylko trzeba by go tutaj na odpowiednim kleju osadzić. Ja go wymienię na nowy, bo jak to ma być wadliwe, to lepiej, żeby to wcale, wiecie, nie działało. Znaczy, żeby źle powiedziałem. Jak ma to być wadliwe, to lepiej wymienić na nowe, żeby działało. O. Kurczę, jak ja coś powiem, czasem to masakra, nie? No, pierw mówię, potem myślę. Dobra, jak widzicie, działa. Po wciśnięciu nie działa, tylko dlatego, że ten magnes jest za nisko. Spróbuję jeszcze raz odwrócić. O, dopiero tutaj. No, ale to nie może tak być. Okej. No. Można by przyciąć z jednej strony i magnes wtedy schodziłby niżej, no ale po co? Dobra, ja idę poszukać na magazynie, czy mam nowy taki czujnik. Sprawdzimy i będziemy montowali. Mam już nowy czujnik, znalazłem w magazynie, ostatni mi został. Zaraz sprawdzimy sobie, czy on działa. Stary czujnik idzie wek do śmietnika. Podłączamy oczywiście styki, tak jak w starym, tutaj z miernika, żeby sprawdzić, czy on działa. Pamiętajcie, jeśli macie możliwość sprawdzenia takiej prostej części, jak ją kupujecie, zawsze ją sprawdzajcie, bo to jest bardzo ważne. Zdarzyło mi się kiedyś, że taka część nie działała. O, zobaczcie, działa prawidłowo. Kontrakton się zwiera po przybliżeniu magnesu i wszystko jest ok. No, szłoby się pokusić, powiem wam szczerze, o czujnik poziomu oleju pod tytułem jakiś poziom, żeby wyświetlał, ale to by trzeba sobie jakiś licznik zamontować akcesoryjny. Bardzo fajna sprawa by to była. A to jest typowa kontrolka, bo jeśli my już ten olej mamy tutaj na końcu, to mamy tego oleju jeszcze na jakieś 100-200 km. Także, bo ten olej naprawdę wolno idzie, no tylko jak ktoś jeździ, a nie dolewa tego oleju, bo nie ma takiej kontrolki, ponieważ ona nie działa, może być problem, prawda? Dobra, ja to idę zamontować, zobaczymy, czy to w ogóle zadziała w tym, czy będzie nam świeciła kontrolka. Więc moi drodzy, po zalaniu takiego pustego zbiornika olejem do dozownika oleju, mówimy tu o silnikach dwusuwowych, musicie pamiętać, że trzeba odpowietrzyć pompę, bo samo zalanie nie gwarantuje nam tego, że od razu ten olej pojawi się w gaźniku, prawda? Będzie go dozował ta pompa do dozownika.
Więc trzeba zalać taką pompę, ten cały zbiornik i odpowietrzyć pompę, która znajduje się tutaj pod tą obudową. Ja ją zaraz zdemontuję i pokażę Wam, jak to zrobić dokładnie. Dlaczego trzeba to robić? Ponieważ to odpowietrzenie, to by się samo odpowietrzyło podczas jazdy, tylko musicie pamiętać, że to by trzeba było przejechać gdzieś jakieś, nie wiem, koło 50 do 100 km, żeby ta pompa przepchała te całe powietrze. No, co za tym idzie, silnik zaraz by stanął, prawda, bo by się zatarł. Tutaj też był taki przypadek, że ten silnik gdzieś tam hamowo stawał i koniec, ale na szczęście właściciel zareagował i zgłosił się z tym od razu do serwisu. Silnik ma kompresję, odpala, wszystko jest ok, tylko po prostu nie ma smarowania. Odpowietrzymy pompę, pokażę Wam, jak to zrobić, żebyście na przyszłość wiedzieli. Podejrzewam, że niektórzy wiedzą, którzy oglądają mój kanał, ale nie pamiętam już, czy był film taki instruktażowy, jak to zrobić, jak odpowietrzyć taką pompę, no i dlaczego to trzeba zrobić. Postaram się Wam też nagrać film z takiego rozebrania pompy, wyjaśnienia, jak ona działa, na jakiej zasadzie i dlaczego nie powinno się jej odłączać, bo ja też dostawałem sygnały, gdzie nawet przyjeżdżały do mnie pojazdy, gdzie ktoś przyjeżdżał markową Yamaszką TZR50. Oczywiście na 50, to się zgadzam, że ten dozownik musi pracować i ktoś powiedział w innym serwisie: panie, odepnij pan to sobie, bo to się panu zatrze, to jest bardzo wadliwe. Nie wiem, tu jest kwestia sporna, czy japońscy inżynierowie o tęgich mózgach, bo wiecie, że Japończycy robią takie rzeczy naprawdę z wielką precyzją, dopuściliby do tego, żeby to był wadliwy element silnika. To tak jakby powiedzieć, że pompa smarująca układ w silniku czterosuwowym albo w samochodzie jest wadliwa. Panie, to leć se pan, siedź pan na masce, albo daj pan kobietę, niech polewa panu wszystko olejem, to się będzie smarowało, bo pompa jest wadliwa. Totalna bzdura, powiem wam. Jeśli chodzi o chińskie pojazdy, też totalna bzdura. Jeśli macie 50, nic lepiej nie będzie dozowało oleju w stosunku 1 do 50 niż ta pompa, która jest do tego zaprojektowana i stworzona. Więc zasadniczą rzeczą jest jeszcze stosowanie odpowiedniego oleju. Ja potem pokażę na zdjęciach, jakich olejów nie stosować do pompy, a jakie stosować. Także to będzie w dalszej części filmu. Ja teraz sobie zdejmę tą obudowę i pokażę Wam, w którym miejscu jest pompa i śruba, którą odpowietrzamy taką pompę. Więc tak, moi drodzy, zdjąłem już obudowę wentylatora. I chciałem Wam pokazać, jak wygląda ta pompa, gdzie ona się znajduje mniej więcej. O, latareczką świecę, widzicie? Może ja muszę zrobić inne ujęcie, żebyście to zobaczyli. Muszę to troszeczkę wszystko obniżyć. Wybaczcie, że tak na planie, ale no, czasu nie ma, a jak to mówią u nas, trzeba siec. Dobra. Klienci też czekają. Zobaczcie, widać tutaj taką śrubę. To jest pompa tutaj, wystająca. Widać taką śrubę i tą śrubę odkręcamy, to jest odpowietrznik. Na pewno ktoś z Was zauważył, że tutaj brakuje linki do tej pompy i mógłby ktoś powiedzieć: oj, chłopie, co ty robisz? Przecież tu linki nie ma, to za chwilę stanie, nie pojedzie. Więc już prostuję tą sytuację, ponieważ są dwa rodzaje pompy. Pierwszy rodzaj pompy jest to pompa dozująca z regulacją dozowania na linkę. Wtedy stosujemy linkę z rozdzielaczem, linkę gazu. A drugi typ pompy to jest taki, jak tutaj jest zastosowany, to jest pompa bez rozdzielacza, która dozuje obrotami silnika. Im wyższe obroty, tym bardziej dozuje więcej. Ja teraz naleję olej do zbiornika, odkręcę tą śrubę i pokażę Wam, jak będzie przebiegało to odpowietrzanie. Olej, który tutaj zastosujemy, będzie Castrol Power Racing, pełnosyntetyczny. Nie mam pełnego syntetyka na stanie Manola, który też sprzedaję. Akurat miałem ten, więc ten naleję. Ktoś słusznie zauważył, że odchodzę od stereotypów i wiecznie Castrol, 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 Castrol i Motul, i Motul. Manol też jest dobrym olejem. Uwierzcie mi, parametry są identyczne jak Castrola. Leję teraz ten olej do zbiornika i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda odpowietrzenie. Olej zalany, moi drodzy, kontrolka poziomu oleju rezerwy zgasła, więc możemy przystąpić do odpowietrzenia. Ja się jeszcze zaopatrzę w szmatę, która będzie nam potrzebna do tego, żeby nam nie leciało na stół. I teraz odkręcamy, moi drodzy, tą śrubę. Odkręcamy
Możemy ją nawet wyjąć. Najlepiej namagnesować sobie śrubokręt. Moment. Gdzieś miałem magnetyzer do śrubokrętów, ale niestety gdzieś mi się zapodział, ale to znajdziemy go w późniejszym czasie. Więc odkręcamy tą śrubę do maksa, bo wystarczy tą śrubę popuścić. Ona ma taki specjalny tutaj taki rowek, którym leci ten olej. Ale najlepiej, jak wcześniej powiedziałem, wykręcić tam i czekamy, aż ten olej dotrze nam tutaj. Ja zrobię jeszcze zoom. Może to będzie niewyraźnie, ja telefonem dzisiaj kręcę. Kamerę mam coś nie tędy, więc nie działa. Więc czekamy, aż olej nam się pojawi. I nie robimy błędu, który popełniają niektórzy ludzie, że jak ten olej się od razu pojawi, to już zakręcają tą śrubę, jest ok. Zobaczcie, olej leci, a za chwileczkę jeszcze mogą się pojawić jakieś bąbelki powietrza, więc najlepiej poczekać, aż ten olej zacznie się sączyć. Jak widzicie teraz, on się sączy. Tak dokładnie, o. Aż się zacznie sączyć. Równym strumieniem, o, już widzicie, już nam teraz ścieka na szmatę, więc możemy śmiało tą śrubę tutaj wkręcić z powrotem. O tak. Wkręcamy śrubę. Dokręcamy, oczywiście tam jest taka specjalna uszczelka, to już nie będzie ciekło. Wyczyszczę to sobie wszystko z tego oleju. I będziemy odpalać silnik i będziemy patrzeć, jak ten olej dociera do gaźnika. Oczywiście ja zawsze czyszczę benzyną ekstrakcyjną, jak pamiętacie. A to obficie tutaj zlać wszystko. Aż będzie praktycznie sucho. No, jakiś pędzel by się przydał. Zaraz coś wymyślimy. Pędzel, szczotka z czyszczenia łańcucha. Wiem, niektórzy powiedzą, znowu napiszą, a bo byś to zdjął, wszystko rozebrał i wyczyścił. Powiem wam, nie ma sensu. Nie ma sensu, bo za chwilę zaś będzie to samo. Wystarczy parę kilometrów przejechać i ten kurz naprawdę, pył tam wpada i robią się jakieś tam jaja takie różne. A poza tym to, co tam widzimy, to i tak niczemu nie zagraża, więc nie trzeba tego tak czyścić dosłownie. No chyba, że robimy remont silnika, to wiadomo, że już trzeba sobie to wyczyścić, bo wiadomo, że przy remoncie silnika musi mieć tutaj czyściutko, bo wchodzimy do wewnątrz silnika, żeby tam się nic nie dostało. Dobra, ja to zamknę, uruchomię silnik, oczywiście pamiętajcie, obudowę wentylatora musimy zamontować, żeby silnik miał chłodzenie, prawda? Także ja to wkręcę i spróbujemy to uruchomić. Zobaczymy, jak to będzie działało, czy ten olej pójdzie, czy ta pompa w ogóle działa, bo tą pompę można na inny sposób sprawdzić na stole, ale można na początek sprawdzić w ten sposób. Taka jedna mała uwaga. Słuchajcie, jeśli taki silnik jest zimny, jakiś czas będzie chodził na sucho bez tego oleju, nic mu się nie stanie, pamiętajcie, musiałby mieć naprawdę temperaturę, musiałby jechać pod obciążeniem ten silnik. Musielibyście nie po prostu jechać, obciążyć go, żeby zaczął się zacierać. Wiadomo, że jak dodamy obrotów i ten silnik będzie sobie leciał szybko, no to może się samoistnie zatrzeć, ale jeśli będzie pracował na wolnych obrotach, to takie miejsce nie powinno mieć, nie powinno to mieć miejsca. Dobra, zaraz to sprawdzimy, przejdziemy z drugiej strony, uruchomię silnik, zobaczymy. Jesteśmy z drugiej strony silnika, spróbujemy to odpalić. Oczywiście nie odpalimy, akumulator jest kapa. Powiem wam tak, nic bardziej nie wkurza mechanika w serwisie, jak ktoś przywozi taki pojazd z rozwalonym akumulatorem, po prostu wyczerpanym do końca. Ja podłączę prostownik, ładowarkę, poczekam, aż się naładuje, spróbujemy uruchomić. Akumulator się naładował, spróbujemy uruchomić. Nie naładować. Dobra. Dobra, poczekamy, aż ten akumulator dojdzie do siebie jeszcze.
Dobra, nadujemy akumulator i będziemy próbowali, zaraz Wam powiem, co trzeba sprawdzić, moi drodzy. Tutaj mamy taki wężyk, który dozuje ten olej do gaźnika. Ten wężyk oczywiście zdejmujemy, bo ten olej się tutaj od razu nie pojawi. No i obserwujemy, aż ten olej zacznie tutaj takimi pulsacyjnymi dawkami będzie wypływał. Ja Wam to zaraz zademonstruję, ale muszę pierw uruchomić silnik i żeby popracował. Może chwilę popracować ten silnik na sucho, że tak powiem, powiedziałem już wcześniej. Można też sobie nalać mieszankę 1:50 do baku, żeby tą pompę odpowietrzyć, oczywiście żeby do tego momentu, żeby tutaj się pojawił ten olej. No i można z tym jeździć, oczywiście ten silnik będzie troszeczkę bardziej dymił, ale ten olej potem już, jak wymienimy paliwo, czy tam, znaczy może nie wymienimy, ale jak tego paliwa dolejemy świeżego, bez oleju, to już będzie normalna mieszanka, suche paliwo, że tak to nazwę, i potem dozownik oleju. Dobra, ja to już poza planem tutaj odpalę, pokażę i pokażę Wam, jak już to będzie działało, jak to wygląda. Zobaczcie, teraz już pojawia się olej w wężyku. Ja Wam pokażę tutaj, to ten wężyk zlokalizuje, bo ja go tutaj nie widzę, a tu wisi. O. Zobaczcie. To będzie leciało powietrze. Za chwilę poleci olej. Te bąbelki powietrza się muszą się po prostu odpowietrzyć. O, już mamy olej. Wtedy zakładamy taki wężyk już na gaźnik. I mamy dowód na to, że pompa już pracuje prawidłowo. Za chwilę zobaczycie, zacznie dym lecieć z wydechu. Obserwujecie, że zacznie troszeczkę dymić ten skuter. To jest na razie para wodna, która się wypala z zimnego tłumika, za chwilę zacznie się olej. Jak widzicie, silnik już, tłumik już dymi, silnik dostał oleju. Oczywiście zostało nam jeszcze do wyregulowania gaźnik tutaj, bo ten silnik nie pracuje prawidłowo. Ja wiem, że prosiliście mnie wielokrotnie, żeby nagrać film o regulacji gaźnika. Ale powiem Wam szczerze, to nie jest takie proste, więc muszę sobie jakiś plan na to znaleźć, żeby Wam to wytłumaczyć i unaocznić. Dobra, to było na tyle, moi drodzy, jak widzicie, no, to jest bardzo ważne, żeby odpowietrzyć taką pompę, bo inaczej może być ciężko. Co chciałem powiedzieć, prawdopodobnie powstanie odcinek na temat serwisowania silników 2T, ponieważ serwis nie polega tylko na sprawdzeniu oleju w przekładni albo jednocześnie sprawdzenia przekładni CVT, ale polega również na sprawdzeniu pod magnetem, pod całym iskrownikiem, całego napędu pompy, dozownika. Musicie pamiętać, że to koło napędzające jest z teflonu i trzeba to od czasu do czasu smarować, ponieważ ten smar się wytapia. Fabryka tego smaru tak maźnie tyle, co maźnie, i tego smaru tam praktycznie nie ma, więc trzeba tego pilnować. To by było na tyle, moi drodzy. Jeśli film się podobał, oczywiście łapka w górę. Jeśli nie, to łapka w dół. Macie pytania, piszcie. Jeśli będę miał czas, postaram się odpowiedzieć. Wiem, dostaję miliony maili, dostaję miliony zapytań pod filmami, ale naprawdę mamy tyle pracy. Nie zawsze mam czas, żeby tam siąść przy tym komputerze już po pracy
i po prostu odpowiedzi na to. Ile mogę, tyle odpowiadam. Moi drodzy, subskrybujcie mój kanał, naciskajcie dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o nowościach na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.